Cześć. Dziś opowiem o pistoletach malarskich i szpachlarskich dedykowanych do agregatów firmy Wabrotech. Zapraszam do obejrzenia odcinka. W ostatnim czasie na naszym kanale ukazały się filmy, w których opowiadamy o tym, jak rozpocząć pracę z agregatem malarskim i przeprowadzić jego konserwację. Linki znajdziecie w opisie. Pistolety zasługują na osobny materiał i w dzisiejszym odcinku się nad nim pochylimy. Wybór dobrego pistoletu do agregatu jest bardzo ważny. W naszej ofercie znajdują się aktualnie 4 pistolety, które sprostają każdym wymaganiom. Pistolet malarski WT450 do agregatów został przez nas zaprojektowany do malowania natryskowego większością dostępnych na rynku farb. Maksymalne ciśnienie 250 bar pozwala na dokładne i precyzyjne nanoszenie powłok. Najlepiej sprawdza się z agregatami WT20i, WT28 i WT32H. Pistolet malarski WT730 to zaawansowane rozwiązanie dla wykonawców, którzy malują duże ilości powierzchni i cenią sobie wygodę pracy. Możemy nim malować do 345 bar. Pistolet jest lekki i świetnie leży w dłoni, dzięki czemu, nie męcząc ręki, pokrywamy kolejne metry kwadratowe powierzchni. Przydatnym rozwiązaniem jest blokada spustu. Polecamy go w szczególności do agregatów WT32H, WT51 i WT81. Świetnym rozwiązaniem do malowania sufitów jest pistolet malarski WT250. Zwróćcie uwagę na jego budowę. Dysza skierowana w górę pozwala na swobodne malowanie bez konieczności wyginania się w niekomfortowy dla operatora sposób. Po co niszczyć kręgosłup i dodatkowo się męczyć, skoro możemy pracować wygodnie? Ten model pozwala na malowanie ciśnieniem do 250 bar. Pod kątem parametrów technicznych, poza inną budową, jest taki sam jak pistolet WT450. Na deser pistolet malarsko-szpachlarski WT500. Możemy nim nakładać powłoki zawierające dużą ilość cząstek stałych, takich jak gładzie, zabezpieczenia ogniochronne, uszczelniacze i wszelkiego rodzaju powłoki zabezpieczające. Maksymalne ciśnienie pistoletu to 500 bar. Najlepiej sprawdza się przy agregatach WT51 i WT81. Jeżeli chodzi o malowanie, to sprawdza się wyłącznie przy wysokiej jakości farbach, w których nie uświadczymy zabrudzeń. Brak filterka jest atutem przy kładzeniu gładzi, ale nie pozwoli na konieczne przefiltrowanie farby. Wszystkie wymienione pistolety są kompatybilne z większością dostępnych na rynku agregatów. Przed zakupem warto jednak zwrócić uwagę na rodzaje przyłączy i parametry maszyn, z których korzystamy. Wytrzymałość i żywotność naszego pistoletu zależy od tego, jak go użytkujemy, ale przede wszystkim jak dbamy o jego konserwację po zakończonej pracy. Zaprezentuję teraz, jak w prawidłowy sposób przeprowadzić czyszczenie naszego pistoletu na przykładzie modelu WT730. Dobrze, aby oczyszczenie pistoletu zadbać już w momencie płukania po pracy agregatu. Warto, aby w trakcie pierwszego płukania agregatu przepuścić czyściwo przez pistolet i wypłukać z grubsza pozostałości farby. Następnie, po odkręceniu pistoletu od węża, należy odłączyć osłonę dyszy wraz z dyszą od pistoletu i wypłukać dokładnie osłonę wraz z dyszą, pozostawiając do całkowitego wyschnięcia. Uwaga! Przy osłonie dyszy znajduje się uszczelka, na którą należy uważać szczególnie w momencie rozkładania i składania pistoletu. Wrócę do niej za chwilę. Po odkręceniu rękojeści widzimy filtr siateczkowy, który należy wyciągnąć i dokładnie umyć w czyściwie. Ważne, aby do czyszczenia filtra nie używać rozpuszczalnika ani innych jemu podobnych substancji. Uwaga! W środku rękojeści znajduje się sprężyna podtrzymująca filtr. Podczas płukania i czyszczenia rękojeści należy uważać, aby sprężyna pozostała na swoim miejscu. Następnie, tak dokładnie jak tylko potrafimy, płuczemy i czyścimy korpus pistoletu. Ważne, aby usunąć wszystkie pozostałości po farbie i domyć widoczne zabrudzenia. Wszystkie wypłukane i umyte elementy pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Po osuszeniu elementów pistoletu możemy przejść do jego złożenia.
trakcie tego procesu musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, czy sprężyna podtrzymująca filtr siateczkowy jest na swoim miejscu. Po drugie, zwróćmy uwagę, jak wkładamy filtr siateczkowy. Przewężenie filtra musi być skierowane w stronę korpusu pistoletu. Po trzecie, filtr musi dokładnie wpasować się w gniazdo w korpusie. Nieprawidłowe osadzenie filtra może skutkować złym rozprowadzeniem farby. Tu pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę na wspomnianą wcześniej uszczelkę. Znajduje się ona między osłoną dyszy a korpusem. Pamiętajcie, że przy składaniu uszczelka znajdująca się w osłonie dyszy musi być osadzona tak, żeby przylegała bezpośrednio do dyszy. Pokażę, jak to zrobić. Nałóżcie uszczelkę na wskaźnik dyszy i z jej pomocą włóżcie do osłony. Później włóżcie dyszę na swoje miejsce. Jeśli uszczelka jest osadzona krzywo, dysza nie wejdzie w należyty sposób. Następnie osłonę dyszy razem z dyszą i uszczelką należy przymocować do korpusu pistoletu. Pistolet należy przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na kontakt z wilgocią. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do subskrypcji oraz oglądania naszych pozostałych materiałów. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.wabrotech.pl. Do zobaczenia!